Przekazuje innym. A jak było? Z kopertami. Słuchaj, ale to koperty. Z kopertami to było. Ale nie, to było coś w tym stylu. Coś wam powiem. Była taka sytuacja, że Rydzyk w pewnym momencie wszedł w konflikt z PiS-em. I zadzwonił do mnie i mówi tak, chciałbym, żebyś przyjechał, żebyś zrobił rekonstrukcję, żebyś wprowadził swoich łanów, armatę i żebyś odczytał takie czytanie, które się kończy: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I dali mi ten tekst, ale ja nie miałem okularów i zapomniałem tego i czytam i tak widzę, że nic nie widzę, tak? I tam stali ci różni politycy i ja z głowy haftuję. Daj narodowi polskiemu siłę, żeby uwolnił się spod okupacji, złego ducha. I tam coś haftuje. I w pewnym momencie słyszę, jak anioł stróż mi podpowiada: powiedz śmierć wrogom ojczyzny. Słuchajcie, do dzisiaj żałuję, że tego nie powiedziałem. Bo jakbym powiedział śmierć wrogom ojczyzny, to ci wszyscy nadęci politycy, którzy tam stali, musieliby powiedzieć: Ciebie prosimy. Ale podchodzę do mojego rotmistrza, który był przebrany za Kościuszkę. Słuchaj, za Kościuszkę był przebrany. I mówię mu o tym, a on tak stoi w tym kościele, mówi tak: no i zesrałeś, cała msza poszła się jeba.